Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy na Ukrainie jest zła. Jest tam duża zapadalność, około 80 na 100 tysięcy, według zgłaszanych przypadków, a nie według zapadalności szacowanej. W Polsce zapadalność w 2016 roku wynosiła 16,8 na 100 tysięcy i mieliśmy tylko 46 przypadków gruźlicy wielolekoopornej. Na tle Unii Europejskiej Polska jest jednym z krajów o wyższej zapadalności, ale nie należy do piątki krajów o zapadalności najwyższej. Najczęstszą postacią gruźlicy, w Polsce zupełnie dominującą, jest gruźlica płuc. I najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest kaszel. Inne objawy gruźlicy to chudnięcie, nocne poty, ogólne złe samopoczucie. W pierwszym okresie, kiedy gruźlica dopiero się rozwija, może nie mieć objawów, także nie wiemy, że już tam się coś kluje złego w naszych płucach. Jeżeli gruźlica jest bardzo zaawansowana, to uszkadza narząd, w którym trwa. W związku z tym może doprowadzić do zniszczenia płuca, do włóknienia jam, takich nawet, które nie ustąpią już mimo leczenia, do niewydolności oddechowej w konsekwencji. No tak było kiedyś. Teraz takie zaawansowane gruźlice zdarzają się rzadko, aczkolwiek lekarze obserwują je.